Zima wciąż była sroga. Choć zmienna, jak rzadko, bywały takie mrozy, jakich i najstarsi nie pamiętali, to śniegi spadały ogromne, to znowu były całe tygodnie od wilgi, że woda stała po rowach, a gdzie niegdzie i zagony czerniały, to przychodziły takie wiejby, takie kurzawy, że świata nie dojrzał, a po nich zaś bywały dnie spokojne, ciche i tak słońce przygrzewało, że drogi roiły się od dzieci, wywierano drzwi, ludzie ogarniała radość, a starzy się pod ścianami wygrzewali. Zaś w lipcach szło swoim odwiecznym porządkiem, komu śmierć była naznaczona, umierał, komu radość weselił się, komu bieda, wyrzekał. Komu choroba, spowiadał się i czekał końca I pchało się jakoś z Bożą pomocą Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień By się ino z doczekać Abo tego, co komu przeznaczone Tymczasem zaś co niedziela grzmiała muzyka w karczmie Hulano, pito, czasem się wadzono Czasem załby brano, aż ksiądz potem karcił zambony No i drugie szły sprawy Odbyło się wesele kłębianki, trzy dni się zabawiali, a tak hucznie, że powiadali, jako kłąb, dopożyczył pięćdziesiąt rubli od organisty na to wesele. Sołtys też wyprawił niezgorsze z mówiny córce z Płoszką, gdzie znowu chrzciny się odbyły, ale rzadka nie pora jeszcze była, wiele, bowiem kobiet spodziewało się dopiero na zwierzchne. Staremu pryczkowi też się zmarło jakoś w tym czasie. Tydzień ledwie chorzał. A miał chudziaczek dopiero na sześćdziesiąty i czwarty. Cała wieś poszła na pogrzeb, bo dzieci stypę wyprawili galantu. Gdzieś zaś zbierano się wieczorami na oprzęt, tam nachodziło się tyla dzieł i parobków, że roiła się taka zabawa, śmiechy, radość, aż miło. Bo to i Mateusz wyzdrowiawszy całkiem przewodził młodzi, najbardziej dokazywał. A te pogwary, ciągłe obmowy, kwasy, kłótnie, sąsiedzkie swary, nowinki, wieś się od nich trzęsła. a czasem trafił się dziad jaki bywały, to opowiadał, różności o świecie, tygodniami we wsi siedział. Czasem znów list przyszedł od którego chłopaka z wojska, co to było czytań, narad, opowiadań, wzdychów, wzięłszy na matczynych płaczów, że i na całe tygodnie starczyła insze rzeczy. A to Magda poszła w służbę do karczmy, to pies borynów pogryzł walkowego chłopaka, że precesem się odgrażali. To krowa że ją odławiła się ziemniakiem, że dożyna cią musiał Jambroży. A to grzela pożyczył 150 rubli od młynarza i dał w zastaw łąkę. To kowal kupił parę koni, że dziwowano się temu wielce i mocno nad tym deliberowano. To dobrodziej chorował przez cały tydzień, aż ksiądz Stymowa przyjeżdżał go zastępować. A to o złodziejach mówiono, o strachach różnych baby pletu, i o wilkach też często, bo pono wydusiły owce we dworze. O gospodarstwie, o świecie, ludziach, a te insze rzeczy, że nic pamiętać, ni opowiedzieć, któż poradzi. A tak cięgiem coś nowego, że wszystkim starczyło i na dnie, i na długie wieczory, że to czasu zimową porą nikomu nie brakowało. Tym samym zabawiali się i u Borynów. Jeno z tą odmianą, że stary kamieniem siedział w domu. I na żadne zabawy nie chodziła i kobietom też iść nie pozwalał, że już desperacja brała Jagusie. A Juska całe dnie mamrotała ze złości, bo się jej dziwnie Matyja siło w chałupie siedzieć. Tyle bywało całej uciechy, że nie wzbraniał chodzić z dzielą ale do tych jeno chałup, gdzie się same starsze kobiety zbierały. Więc też przeważnie siedzieli wieczorami w domu. Jedynego wieczora jakoś już pod koniec lutego zeszło się parę osób i siedzieli po drugiej stronie, bo tam tkała płótno Dominikowa przy lampce, a reszta z powodu tęgiego ziąbu kupiła się przed kominem. Jagusia z nastką przędły, aż wrzeciona warczały, kolacja się dogotowywała. Józka kręciła się po izbie, a stary pykał z fajki w komin i coś sobie myślał głęboko, bo prawie się nie odzywał. Przykrzyła się wszystkim ta cichość, bo ino ogień trzaskał, świerszcz skrzypiał z kąta, warsztat hukał od czasu do czasu, nikt jakoś się nie odzywał. Więc nastka pierwsza zaczęła, Pójdziecie to jutro z kądzielą do kłębów? Zapraszała Marysia dzisiaj. Rocho obiecali, że jutro tam z książki będą czytać historię o królach. Poszłabym, ale nie wiem jeszcze. – spojrzała pytająco na starego. – To ja pójdę, tatulu! – prosiła Józka. Nie odpowiedział, bo pies mocno przyszczekiwał na ganku i zaraz wsunął się nieśmiało jasiek przewrotnym nazywany z prześmiewiska. – Zawieraj drzwi gapo, bo tu nie obora! – wrzasnęła Dominikowa. – Nie bój, że się nie zjedzą cię. – O czego się rozglądasz? – pytała Jagna. A, – A bo... O, bo ci ciek Musiał się kaś przytaić i jeszcze my kujnie, jąkał się wystraszonymi oczami wodząc po kątach. Oho, boćka gospodarz wydali dobrodziejowi, nic ci już nie zrobi, mruknął Witek. A, bo i, bo i nie wiem, bo po co było trzymać, jeno ludzi krzywdził. Siadaj, nie marudź — nakazała mu nastka, wskazując miejsce w podle siebie. Ale, Kogo to ukrzywdził? Chyba jedno głupich, a psów obcych chodził se jak ten dziedzic po stancji, myszy łowił, wszystkim ustępował. A wydali go, szeptał z wyrzutem chłopak. Cicho, cicho, obłaskawisz se na wiosnę drugiego kieci żal za budźkami. A nie obłaskawie, bo i ten będzie jeszcze mój, niech się jeno ciepło zrobi, to już umyśliłem taki sposób na niego, że nie wytrzyma na plebani, a przyleci. Jasiek? Koniecznie chciał się dowiedzieć tego sposobu, ale Witek, burknął głupi. Kury se mocej. Myśli, że co lepszego poradzi. Kto ma rozum, to se swój sposób wynajdzie, a nie będzie brał od drugich. Skrzyczała go, nastka, biorąc w obronę Jaśka, boć wielce stała o niego. Głupawy on już ci był. Wieś się z niego prześmiewała, nie zgraba, ale jednak na dziesięciu morgach. To dziewczyna tak sobie rachowała, że Szymek miał tylko pięć morgów, i to nie wiadomo, czemu Dominikowa pozwoli się żenić, więc znarowiła chłopaka do siebie i cięgiem łaził za nią, a trzymała w odwodzie na ten przypadek.